Pochwalony Jezus Chrystus. To nie jest łatwa rzecz mówić do osób, które jedne rok zajmowały się świętym Franciszkiem, drugie właśnie zaczynają się nim zajmować. No i powiedz człowieku wykład, który dotyczy jednych i drugich, nie? Myślałem, o czym do was mówić. I koniec końców chciałbym wam powiedzieć, dlaczego jest tak ważne zajmować się świętym Franciszkiem. Dlaczego to jest niesłychanie ważne? Bo święty Franciszek to jest oczywiście postać sama w sobie bardzo pociągająca. Pewnie najbardziej popularny z katolickich świętych. Szanują go nie tylko ludzie wierzący. Będzie się stawał coraz bardziej popularny, bo ruch, który narasta dzisiaj między ludźmi, to jest ruch ekologiczny. I Franciszek będzie ciągle wyciągany jako taki patron ekologii. Ale wiedzieć tyle o Franciszku, to wydaje mi się jednak znaczy bardzo go spłycić i bardzo zawęzić jego znaczenie. Franciszka trzeba poczytać poważnie w całym kontekście świata, Kościoła, w którym on żył. I wtedy, tak myślę, fascynacja jego osobą może się przełożyć na nasze zaangażowanie w Kościół. I o tym chciałbym przez chwilę pomówić, tym bardziej, że jestem prawie tego pewien, że nasza rzeczywistość, w której żyjemy, przy całej odległości czasowej, bo to jest 800 lat między nami a świętym Franciszkiem, więc przy całej tej odległości czasowej nasza rzeczywistość jest dość podobna do tej rzeczywistości, w której żył święty Franciszek. Myślę, punktem wyjścia trzeba uczynić cały XII wiek w Europie. To był wiek, o którym historycy mówią, że był czasem wielkiego rozwoju gospodarczego Europy. Nawet już w średniowieczu mówiło się, że wiek XII to był wiek karczowania Europy, ponieważ przyrastała ludność, a ludność przyrastała dlatego, że Europejczycy tak naprawdę wreszcie przestali się bić. Ustały wojny w Europie, które niszczyły Europę. Tak, jeszcze na pewno w wieku X, XI. W XII wieku Europejczycy przynajmniej między sobą się nie biją. Jeśli się jeszcze biją, to idąc na krucjatę. Ale Europa stała się terenem spokojnym. Ludność przyrasta. Ta ludność nie jest w stanie być przyjęta w małych wioskach, w małych miastach, więc trzeba karczować Europę. Są wycinane wielkie lasy. Pionierami tej pracy, wielkiej pracy, byli cystersi. I tak w miarę jak przybywało tego terenu do uprawy ziemi, terenu, które zajmowały wsie, to ta ludność wiejska chcąc nie chcąc i tak migrowała do miast. Ponieważ wieś nie była w stanie tej ludności przyjąć, wyżywić, jakoś zagospodarować. Więc była wielka migracja ludzi, może nie taka migracja jak jest dzisiaj, że ludzie między kontynentami migrują, ale wewnątrz kontynentu europejskiego ta migracja była ogromna. Oczywiście kiedy ci ludzie prości z wiosek napływali do miast, miasto też nie było w stanie ich przyjąć i co im tam zaoferować. To bardzo ciekawie widać, jak się zwiedza miasta włoskie, miasta, które mają średniowieczną
metrykę, to z reguły miasta włoskie mają dwa mury. Jak pojedziecie kiedyś ze studentami do Włoch, to im to pokażcie, nie? Więc z reguły średniowieczne miasto włoskie ma mur z XII wieku. To jest taki mur wewnętrzny, który pokazuje to miasto właśnie zanim się zaczął ten ogromny przyrost ludności. I ci ludzie, którzy mieszkają w obrębie tego pierwszego muru, gromadzą się najczęściej wokół kościoła katedralnego, bo we Włoszech jest tak, że właściwie każde większe miasto jest diecezją, ma swojego biskupa, więc w centrum miasta jest katedra, dookoła tej katedry ludzie zamknięci murem w poczuciu bezpieczeństwa. Ale z reguły te miasta mają też mur stawiany około roku 1340-45, w połowie wieku XIV. O wiele szerszy ten mur, który wreszcie wybudowano, żeby objąć tę ludność, która napłynęła, począwszy od XII wieku, przez cały XIII, ta ludność, która z wiosek przychodziła do miasta. Ale ta zamknięta pierwszym murem społeczność nie była ich w stanie wpuścić do środka. Więc oni tak osadzali się wokół tego muru. Możemy sobie wyobrazić, że raczej wielkich pieniędzy nie mieli, wielkiego bogactwa nie mieli i czekali jakieś 150-200 lat, zanim miasto weźmie ich w opiekę i otoczy tym drugim murem z połowy wieku XIV. Ten napływ ludności jest tak ogromny, że nieraz te miasta zwiększyły swoją powierzchnię 4 razy, 5 razy. Ogromny przyrost tej ludności. Ale ci wszyscy ludzie, którzy przychodzili do tych miast, właśnie z reguły zasilali po prostu szeregi biedoty miejskiej. Możemy już teraz powiedzieć, wiadomo, gdzie się osadzali franciszkanie, także dominikanie. Zawsze w tej przestrzeni między dwoma murami. Tak? Czy dla tych nowych ludzi, którzy napłynęli, kiedy już powstali franciszkanie, dominikanie, to oni właśnie wzięli ich w opiekę, chcieli się nimi zająć. Tak jakby ten kościół katedralny w środku miasta też już nie był w stanie do nich dotrzeć. Nie? Więc jest nowa ludność, którą trzeba się zaopiekować, no to właśnie to robili franciszkanie. Więc ogromny przyrost ludności, rozwój gospodarczy w całej Europie w XII wieku, ale z tym rozwojem gospodarczym było mniej więcej tak, jak jest dzisiaj w Polsce. To znaczy grupa ludności, która ma wszystkie środki, jest bogata, staje się bogatsza coraz bardziej. No a ci, co są biedni, zasadniczo nie potrafią się przebić do tej bogatej grupy, nie? Awansować z jednej do drugiej. Więc to niby rozwój gospodarczy, ogólnie rzecz biorąc, w dużych liczbach, ale on się nie dzieli w sposób, powiedzielibyśmy, sprawiedliwy, żeby każdy z tych ludzi mógł korzystać. Nie? Ten rozwój gospodarczy europejski XII-wieczny, mówiąc brzydko, wyprodukował niesłychaną grupę ubogich. Nigdy ubóstwo nie było tak ogromnym tematem, jak było w Europie w XII wieku. Ktoś może powiedzieć, że to jest paradoks, nie? Że teoretycznie jest bogaciej, jest rozwój, ale właśnie takim odpryskiem tego rozwoju jest ogromna i coraz bardziej poszerzająca się grupa ludzi ubogich. Dlatego chyba nigdy wcześniej i chyba już nigdy później ubóstwo nie było takim tematem w Kościele jak w wieku XII. To znaczy ten temat ubóstwa został postawiony bardzo ostro. W
Właśnie dlatego, że pojawiła się tylu ubogich, no to w ślad za tym pojawiły się dwa poważne pytania pod adresem Kościoła. Znaczy, co Kościół ma do tym ubogim do zaoferowania? Czy jest dla nich jakieś miejsce w Kościele? No i drugie pytanie, może bardziej teoretyczne, to jest pytanie, jak to ubóstwo w ogóle rozumieć? Co to znaczy być człowiekiem ubogim? Dlaczego ubóstwo jest cnotą? I te dwa pytania postawione bardzo ostro doprowadziły do sytuacji w Kościele dramatycznych, do wielkiego kryzysu. Oczywiście wy dobrze wiecie, bo trudno, żebyście tego nie wiedzieli, jak kochacie Franciszka, że obrazem tego kryzysu był sen papieża Innocentego III, któremu się śniło, że mu się bazylika na Lateranie wali w gruzy. Dominikanie też znają ten sen, ale on jest o Dominiku. A tu, jak dobrze wiecie, w źródłach franciszkańskich jest o Franciszku. Powiem, że chyba obydwa sny są prawdziwe. W każdym razie najbardziej prawdziwe jest to, że ta bazylika laterańska była naprawdę bliska upadku, czyli kościół, który bazylika na Lateranie symbolizuje, bo to jest do dzisiaj katedra papieża. Jest taki moment, że za chwilę ten kościół pójdzie w gruzy. Dlaczego? Dlatego, że to wyzwanie ubóstwa w kościele wywołało cały szereg różnych odpowiedzi. Były odpowiedzi bardzo pozytywne. Na przykład taki pierwszy ruch ubogich, który powstał w drugiej połowie XI wieku w miastach włoskich. Ten ruch nazywał się Pataria albo Patarini. Nazwa jak nazwa. Patarini znaczy tyle co łachmaniarze. To od razu pokazuje, że to nie byli ludzie, tak, arcybiskupi i kardynałowie, tylko takie biedne biedaki, ale radykalni bardzo w rozumieniu Ewangelii. Wymagający też radykalnego życia od swoich księży. I kiedy pojawiła się Pataria w północnych miastach włoskich, to papieże odkryli, że to jest wielka siła, która może sprzyjać reformie Kościoła. I w niektórych miejscach we Włoszech, takich jak Mediolan, jak Brescia, papieżom udawało się doprowadzić nawet do zmiany, nie wiem, niegodziwych biskupów, niegodziwych prałatów, przez układ z tymi łachmaniarzami. Tak? Jak papież chciał usunąć jakiegoś, mówiąc brzydko, biskupa gangstera, to umawiał się z Patarią miejscową. No, oni stosowali środki bardzo proste, czyli to się ładnie nazywa strajk. Znaczy, przestawali chodzić do kościoła. Można to sobie wyobrazić. Nie? Że jest biskup, który jest nie do przyjęcia dla ludzi. Oskarżają go o to, że wszystkim handluje, że jest bogaty potąd, że nie potrafi się pieniędzmi dzielić, że kupił sobie ten urząd biskupi. Więc jeśli ci ludzie mają do niego tyle pretensji, to najprostsza rzecz, jaką można zrobić, to jest bojkot liturgiczny. Przestają chodzić do kościoła. I tak bywało. I bywali zmieniani biskupi. Nie wiem, jakie macie emocje, jak o tym słyszycie, bo mój wielki patron Grzegorz Wielki w VI wieku zakazywał bojkotu liturgii. Bał się tego, że jak ludzie nie idą na Eucharystię, którą odprawia grzeszny ksiądz,
to być może zaczną uważać, że ta Eucharystia jest nieważna. A to jest podejście heretyckie. Ksiądz, który jest w ciężkim grzechu, odprawia mszę świętą w sposób ważny. Odprawia ją niegodziwie. Dopuszcza się kolejnego grzechu. Ale msza święta jest ważna. Tylko te rozróżnienia są takie delikatne, że papież Grzegorz Wielki mówił, nie, nie, żadnego bojkotu liturgii. Ale papieże w XI wieku, na przykład Grzegorz VII, mówili, bardzo dobrze, nie? Wygnamy tych gangsterów z kościołów w końcu. Więc ci radykalni, ubodzy ludzie tworzący patarię byli źródłem reformy w kościele. Niektórzy nawet mówią, że to była taka reforma właśnie oparta o sojusz między papieżem a największą biedotą w kościele. Ludźmi najbardziej ubogimi. Więc to jakieś pozytywne postawienie problemu ubóstwa. Niewątpliwie też bardzo pozytywną odpowiedzią na problem ubóstwa jest w kościele w XII wieku osoba świętego Bernarda z Clairvaux. Bernard stworzył bardzo ubogi zakon cystersów. Wracając do pierwotnej reguły świętego Benedykta. Bernard też pisał niesłychanie radykalne teksty o ubóstwie. Nie wiem, czy dzisiaj w kościele by się znalazł ktoś, kto by miał odwagę pisać tak o ubóstwie, jak pisał Bernard. Są takie teksty, które ja prawie znam na pamięć. Nie? Bernard mówi, Kościół błyszczy złotem, a jego Pan gołym grzbietem. Nie? No, u franciszkanów się nie uda tego pokazać, bo to złota tyle, co kot napłakał. Tam sztucznie pozłocone świeczuszki mają. Nie? Ale w czasach Bernarda nasi bracia benedyktyni mieli w kościołach wyzłocone lichtarze, wyzłocone krzyże. Kościoły były bogate. Kościół ubogi nie był. 1/4 całej ziemi ornej w Anglii należała do kościoła angielskiego. Więc w świecie, w którym żyje tylu ubogich, jest kościół, który wszystkiego ma potąd. Bernard pisze, Kościół błyszczy złotem, a jego Pan gołym grzbietem. Panem Kościoła jest Jezus Chrystus. Jezus Chrystus przychodzi w ubogim, nie ma koszuli. I świeci gołymi plecami. Ale Kościół nie jest w stanie mu dać koszuli, bo wszystkie pieniądze poszły na to złocenia. Nie? Bernard nie zrywał z Kościołem. Bernard jest wielkim świętym Kościoła. Ale pisał na przykład do biskupów, biskupi, co robi złoto na strzemionach waszych koni? To, że biskup jeździł konno, okej, ale musimy mieć wyzłocone siodło. Ciekaw jestem, jaka wersja by musiała być dzisiaj, nie? Znaczy, takiego tekstu. Żeby dopełnić obrazu, Bernard pisał też do papieża. Papieżem został jego wychowanek, jeden z cystersów. I jak Bernard się dowiedział, że kardynałowie wybrali cystersa na papieża, to napisał list z pretensją do kardynałów. Jak mogliście to zrobić? Zabraliście człowieka z raju i wsadziliście go z powrotem prawie że w piekło. Bernard, co za zaszczyt być papieżem? Jak był mnichem, to był prawie w niebie. A teraz rzuciliście go w świat. Nie? A potem do tego swojego wychowanka papieża pisał, że jest następcą Konstantyna, a nie Piotra. Nie? Że zachowuje się jak cesarz, a powinien się zachowywać jak pasterz i rybak. Więc
Ale to, co ważne, będąc tak krytycznym wobec tego bogatego kościoła, Bernard z nim nie zrywał. Ale już w tym czasie, kiedy żył Bernard, w kościele się pojawiła cała masa ludzi, którzy stwierdzili, w imię ubóstwa, w imię tego ideału ubóstwa, że w takim kościele żyć się nie da. I po prostu wzięli i wyszli z kościoła i trzasnęli drzwiami. I zaczęli tworzyć prawdziwe antykościoły. Rozmaite ugrupowania, których kilkanaście można już wyliczyć pod koniec wieku XII, 2 lata po urodzinach świętego Franciszka. Papież Lucjusz III wydał taki dekret Ad Abolendam, gdzie wymienia te wszystkie ugrupowania, które zerwały z Kościołem w imię ubóstwa. I ich tam jest chyba 16 już wymienionych. Nie? Znaczy, to były prawdziwe antykościoły, wspólnoty ludzi, którzy uważali, że w takim kościele, jaki jest, nie da się żyć według Ewangelii. Bo syntezą Ewangelii jest ubóstwo, a ten kościół ubogi nie jest. W związku z tym wychodzą, trzaskają drzwiami, nie wracają. Wśród nich pewnie najważniejsze dwa, nie wiem, czy mieliście czas o tym mówić, czy nie, ugrupowania to byli Waldensi i Katarzy. Wymieniam ich tylko po to, żeby pokazać jeszcze ten problem nieco głębiej. Waldensi, nazwa pochodzi od imienia założyciela, który się nazywał Waldo albo Waldes. Jego naśladowcy dali mu imię Piotr. Nie? Czujecie? Jest nowy Piotr. Jest człowiek, na którym Jezus chce zbudować od nowa Kościół. Bo Piotr, który jest w Rzymie, przestał być Piotrem, stał się antychrystem. Więc jest taki człowiek, on pochodził z Lyonu. Życiorys bardzo podobny do życiorysu świętego Franciszka. Rodzina kupiecka, tak jak Franciszek sprzedał majątek, tylko wiadomo, że Franciszek sprzedał majątek taty, nie? A Waldes sprzedał swój własny, więc w sumie chyba w punkcie wyjścia był ciekawszy. Tak jak Franciszek zgromadził przy sobie uczniów, nazywano ich ubogimi z Lyonu, tak jak Franciszek chciał głosić pokutne kazania, no i tu trafiła kosa na kamień, ponieważ biskupi mu mówili, że tych kazań mu głosić nie wolno. I wtedy zerwał z Kościołem. Więc w tym jego odejściu od Kościoła był przede wszystkim spór dotyczący dyscypliny. Że on nie ma prawa przepowiadać w tym Kościele, przepowiadać tego, co jest Ewangelią, Ewangelią ubóstwa. Jeśli Kościół jest taki, to on zrywa z tymi grzesznymi biskupami, tworzy własną wspólnotę. Ale w tym nie ma jakiejś głębszej doktryny. Jest raczej rozejście się dyscyplinarne. Natomiast drugie ugrupowanie, które w historii jest nazywane Katarzy, szło znacznie dalej. To znaczy uzasadniało radykalne ubóstwo poglądami o charakterze, trzeba by było powiedzieć, metafizycznym. Ci, którzy słuchali Katarów, czy studiowali ich wypowiedzi, mieli poczucie, że razem z nimi odrodziła się starożytna herezja zwana manicheizmem. I w ten sposób też tych Katarów określano jako nowych manichejczyków. Więc manicheizm, myślę, tyle wystarczy powiedzieć, polega na takim skrajnym rozróżnieniu dobra od zła. Takie skrajne rozróżnienie nazywamy zwykle dualizmem. Nie? To jest bardzo ostry
rozdział między dobrem i złem. I teraz dobro jest utożsamiane z tym, co duchowe, a zło jest utożsamiane ze wszystkim, co materialne. To nieźle brzmi, nie? Duchowe jest dobre, a materialne jest złe. To brzmi tym lepiej, że to się na przykład przekłada na postawy ascetyczne. Czyli Manichejczycy byli i Katarzy byli ludźmi na przykład radykalnie poszczącymi. To nie jest tak, że nie jedli mięsa. Oni nie jedli mleka, oni nie jedli sera, oni nie jedli jajek. Wszystko, co można było jeść, będąc Katarem, to były przetwory mączne i woda. Owszem, znali nawet taki rodzaj postu, który się nazywał endura, takie cnotliwe samobójstwo przez zagłodzenie siebie. Tak radykalny post, że właściwie człowieka osłabiał aż do śmierci. No ale widzicie takiego umartwionego, jak tu nasz czcigodny ojciec, nie? Post. Potem drugi postulat, który podnosili, to oczywiście życie w czystości. No bo to, co materialne, wydaje się oczywiście, że oznacza przede wszystkim cielesność. Jak cielesność, no to teza zdrowo, mocno postawiona, nikt nie może osiągnąć zbawienia w małżeństwie. Co jest bardziej cielesnego, jak współżycie między ludźmi? Więc następny wymiar tej ich ascezy to było życie w czystości. Nawet jeśli zawarli małżeństwo, to w czystości. Jak to był duży ruch, to przecież wiecie, że mamy na przykład wśród naszych błogosławionych i świętych z XIII wieku księżniczki, które w małżeństwie żyły na sposób dziewiczy, nie? Ale Katarzy szli dalej niż to nasze księżne, bo mówili, nie, nie, w małżeństwie nie możesz być zbawiony. Czystość. Dla prostych ludzi średniowiecza, którzy nie znali pisma, no to taki przykład ascezy działał wyśmienicie. Macie takiego ascetę i macie takiego gangstera. To za kim pójdziecie? To za kim pójdziecie? Ale to jest tylko powierzchnia tematu. Dlatego, że jeśli to, co duchowe jest dobre, a to, co materialne jest złe... Ja tu mam przy sobie taki tekst, ale już mówię pół godziny, a ojciec mówił, że 40 minut to jest wszystko, co możecie wytrzymać. Pociągnę do 50. Mam tu taki tekst, który jest zapisem wypowiedzi jednego z przywódców katarskich, który objawia publicznie w Mediolanie swoje poglądy, kiedy się nawrócił. Wrócił do Kościoła katolickiego i wtedy na takim dużym kazaniu otwartym w Mediolanie tłumaczył, jakie są poglądy Katarów, od których właśnie odszedł. Nie? I mówi na przykład, to nie Bóg stworzył świat. Bóg nie mógł stworzyć materialnego świata. Jeśli to, co materialne, jest złe, Bóg nie jest stwórcą świata. Więc cały dogmat o stworzeniu proszę skreślić. Potem jeśli wszystko to, co mamy w świecie jest materialne, jest złe, to Bóg też nie objawiał się w sposób materialny. W związku z tym Mojżeszowi na pustyni Bóg nie objawił się w ogniu. Kto mu się tam objawił? Diabeł. Diabeł. No a potem dalej Chrystus naprawdę się wcielił. Jak Bóg mógłby mieć materialne ciało? Więc mówi tak, ani nie jadł, ani nie pił,
ani nie spał, ani nie cierpiał, tylko ludziom się wydawało, że tak jest. No ale to właśnie przekreślacie najważniejszy dogmat, jaki jest w chrześcijaństwie, czyli wcielenie. No i potem jest następny krok, to jest odrzucenie Kościoła, bo co my tu robimy? No tu macie przygotowaną Eucharystię, więc będziecie za chwilę używać chleba, wina, wody. Bóg nie może się łączyć z tym, co jest materialne. To wszystko jest kłamstwo. Wasz chrzest jest kłamstwem, wasza Eucharystia jest kłamstwem. Potrzebujecie wejść do innej wspólnoty, gdzie chrzest będzie tylko i wyłącznie o takim charakterze duchowym. I poza tą wspólnotą nigdzie nie znajdziecie zbawienia. No i ten Kościół w ogóle wymaga odrzucenia, bo to wszystko tu jest za bogato, za materialnie, za dużo. Więc ta pochwała ubóstwa rodzi się z absolutnie fałszywych założeń, ale no nie, nazwijcie to jak chcecie, filozoficznych, teologicznych, bardzo głębokich, metafizycznych. Tyle tylko, że prosty człowiek, który żyje na średniowiecznej wsi, nic z tego nie rozumie. Prosty człowiek ma jeden problem, że jest jego los niepewny. Kaznodzieje od ołtarza mu powtarzają taki refren najczęściej: nic nie jest tak pewne jak śmierć i nic tak niepewne jak jej godzina. I on żyje w takim przekonaniu, że za chwilę może umrzeć, a ponieważ jest wierzący, to najważniejsze pytanie ma: jak się zbawić? Jak się zbawić? Teraz kogo on ma posłuchać? Do kogo ma pójść po to zbawienie? Bo nie wierzy w to, że może sam przed Bogiem stać. Potrzebuje pośrednika. Człowiek średniowieczny nie stał przed Bogiem w ten sposób, nie? Będziemy razem gadać. Człowiek średniowieczny nie miał tyle bezczelności w sobie. Potrzebował pośrednika między sobą a Bogiem. Tylko wybór był między właśnie takim katarem cnotliwym, ascetycznym, poszczącym, żyjącym w czystości, a jego własnym proboszczem, który o świętości może kiedyś słyszał, jak się przygotowywał do kapłaństwa. Całe wsie odpadały od Kościoła. Całe parafie odpadały od Kościoła. Te ruchy katarów, waldensów były masowe. Masowe. I to jest ten moment, że Kościół się wali. Papież widzi, że mu się zaraz bazylika na Lateranie wywróci. To jest ten moment wielkiego kryzysu Kościoła. Z jednej strony to jest problem dyscypliny, czyli podważenia Kościoła, który jest nieewangeliczny, bo nie jest ubogi, więc ludzie zakładają swoje własne ubogie, ale z drugiej strony to jest cały problem też głęboki, teologiczny. Co znaczy ubóstwo? Czy ubóstwo rzeczywiście musi być manichejskie? Czy dlatego jestem ubogi, że wszystko, co materialne, jest złe? Bo jak przyjmę takie założenie, mówię, wywracają się wszystkie chrześcijańskie dogmaty. Stworzenie, odkupienie, Kościół, sakramenty, wszystko. I to jest tło świętego Franciszka. Franciszek daje odpowiedzi na obydwa te problemy. I jak się tego nie zobaczy, to się Franciszka sprowadza do roli takiego, nie wiem,
natchnionego poety, który goni po łące, kwiatki wącha i gada z wilkiem, nie? Patron Ligi Ochrony Przyrody. To jest ważne, tylko że nie to jest najważniejsze. Franciszek pokazuje dwie istotne rzeczy. Pierwsza, że możesz być radykalnie ubogi i zostać w kościele. Właśnie to, w co nie wierzyli Waldo i jego uczniowie. I nie tylko Waldo, bo mówiłem, tych ugrupowań było dużo więcej. Franciszek pokazuje, możesz być radykalny i zostać w kościele. Jego stosunek do kościoła najlepiej widać po jego wizytach w Rzymie. Tych wizyt było kilka. Nie wiem, czy nawet wszystkie potrafimy odtworzyć ze źródeł, ale na pewno pierwszy raz Franciszek poszedł do Rzymu w roku 1209, żeby się spotkać z papieżem Innocentym III. To, co mnie fascynuje, jak czytam źródła dotyczące tej pierwszej pielgrzymki Franciszka do Rzymu, to to, że najpierw poszedł na Lateran, a potem na koniec tego pierwszego pobytu, na koniec dopiero poszedł na Watykan, do grobu świętego Piotra. To jest fascynujące. Jak teraz byliśmy z wizytą Adlimina, to gdzie poszliśmy najpierw? Do grobu świętego Piotra. Odprawialiśmy mszę przy grobie świętego Piotra. I to było w poniedziałek. A spotkanie z papieżem mieliśmy w czwartek. To są paradoksy. Mówię to nie po to, żeby was gorszyć, tylko po to, żeby wam powiedzieć, jak jest łatwo zburzyć taką logikę, która się wydaje oczywista. Jak w środę, w czasie wizyty Ad Limina, papież Franciszek miał katechezę i to jest reguła. To w tym czasie, kiedy papież ma katechezę, biskupi, wszystko jedno z jakiego kraju, jak przyjeżdżają Ad Limina, to idą do kongregacji na rozmowę. Tak było, jest, nie wiem, pewnie będzie. Chyba że się biskupi kiedyś zbuntują przeciw programowi wizyt Ad Limina. Nie sami ją wymyślają. Nie czujecie tego paradoksu? Piotr naucza. Jest katecheza Piotra. Piotr naucza. A ci, co przyjechali na spotkanie z Piotrem, są w kongregacji do spraw kultu. To jest to, czego Franciszek nie byłby w stanie pojąć. Przyszedł do Rzymu, to znaczy przyszedł do Piotra żyjącego. Dlatego poszedł wprost na Lateran, żeby się spotkać z Innocentym III. A na koniec swojego pobytu w Rzymie poszedł też z pielgrzymką do grobu świętego Piotra. Okej. To jest właściwie poustawiana wiara. To, co to jest Kościół. Oczywiście, że łatwiej się idzie do grobu świętego Piotra, który był męczennikiem, świętym papieżem, niż na spotkanie z Innocentym III, którego na pewno nikt nie kanonizuje w Kościele. ...1209 rok, to Innocenty III miał już za sobą tak ogłoszoną czwartą krucjatę, która nie dotarła do Ziemi Świętej, tylko dotarła wyłącznie do Konstantynopola, czyli do najważniejszego miasta greckich chrześcijan. I ci krzyżowcy zdobyli ten Konstantynopol. Urządzili w nim rzeź chrześcijan wschodnich. Jak was uczą, że schizma wschodnia to jest rok 1059, to nie wierzcie. W 1059 roku papież i arcybiskup Konstantynopola obłożyli się ekskomunikami. Ale nikt nie myślał, że to jest raz na zawsze.
Ale jak w 1204 roku łacińscy chrześcijanie wyrżnęli wschodnich chrześcijan w Konstantynopolu, jak sprofanowali wschodnie kościoły, jak wykradli, co się dało z tego wykraść, to to jest koniec jedności między Wschodem i Zachodem. Innocenty ogłosił tę krucjatę. Co zrobił wtedy, kiedy ta krucjata tak skończyła? No, uznał fakty, które się stały, zlikwidował wschodnie biskupstwo w Konstantynopolu i mianował łacińskiego patriarchę. I powiedział, Pan Bóg sprawił, że Kościół Wschodni wrócił do jedności z łacińskim chrześcijaństwem. Idzie Franciszek do takiego papieża. Ja trochę upraszczam, z premedytacją nie ma tyle czasu. To nie jest cały Innocenty. Innocenty był też człowiekiem zaskakującym nieraz. Na przykład fantastycznie komentował Pismo Święte. Jego kazania są niezwykłe. Innocenty urządził w Rzymie pierwsze chyba w ogóle w kościele okno życia, żeby dzieci nowonarodzone nie były topione w Tybrze. Więc on miał też bardzo ewangeliczne odruchy, ale zasadniczo był takim właśnie papieżem, który rządził całym światem, nie tam kościołem. Po tej czwartej krucjacie jeszcze zwołał piątą, tyle że jej nie dożył. Ale Franciszek, który chce żyć radykalnie Ewangelią, idzie prosić takiego papieża, żeby mu pozwolił żyć według Ewangelii. W ogóle można by się spytać, czy naprawdę trzeba prosić papieża o to, żeby móc żyć zgodnie z Ewangelią? No, możecie nie prosić. Waldo nie prosił. I stworzył antykościół. A to jest właśnie przekonanie Franciszka. Mogę żyć święcie w nieświętym kościele, któremu przewodzi wcale nieświęty papież, ale jest w nim trwający charyzmat Piotra. To posłuszeństwo kościołowi, jakie pokazuje Franciszek, posłuszeństwo, ja myślę, że to jest najważniejsza wskazówka Franciszka dla nas dzisiaj. Dzisiaj bardzo wielu ludzi mówi, w takim kościele nie da się żyć ewangelicznie. Da się. Da się. Można żyć ewangelicznie w kościele, który jest nieewangeliczny albo wydaje się taki. Tu może nie wiem, czy o tym mówiliście, czy nie, ale to, co też jest dla mnie fascynujące, to to, że nie tylko Innocenty III miał sen. Franciszek też miał sen. I ten sen jest niesłychanie ważny, bo kiedy on się zastanawiał, iść czy nie iść, co papież z nim zrobi. Sobie wyobraźcie papieża, który rządzi całym światem. Franciszek poszedł do Rzymu, mając przy sobie pierwszych 12 uczniów. Żeby ich miał 5000, jak na kapitule namiotów, aha, to by było co innego, tak? Ono, żeby miał przynajmniej słuchaczy waszego studium, to już by było fajnie. 12 facetów ubranych w worki i oni idą, stają przed tym papieżem. Papież będzie ich słuchał? Franciszek miał wątpliwości, miał sen. Tak jak Innocenty miał sen, że przychodzi właśnie taki obdarty 1,60 m i podtrzymuje mu tę bazylikę przed zawaleniem, no to Franciszek miał taki sen o królu, który w czasie jakiejś tam wyprawy na polowanie czy na wypoczynek zakochał się w pięknej chłopce. No i z tej miłości zrodziło się kilku synów. Oczywiście król nie miał o tym bladego pojęcia, ale matka pamiętała. Jak chłopcy dorośli, to ich wysłała do króla. Z przekonaniem, on się do was
przyzna. On się do was przyzna. I to był sen, który Franciszkowi powiedział: idę do Ojca. I On się do mnie przyzna. I się tak stało. Najpiękniejsze jest to, że jeden śni o drugim. Że Franciszek śni o papieżu, a papież śni o Franciszku. I te sny się schodzą. I wtedy Kościół wychodzi z kryzysu. Wtedy Kościół jest uratowany. Jak się te dwa sny spełnią. Jak się zejdą razem. To był bardzo ważny moment, bo ten sam Innocenty III potem na soborze, który zwołał w 1215 roku, powiedział, napisał to: żadnych więcej nowych reguł zakonnych. Żadnych więcej nowych reguł zakonnych. Dość. A Franciszkanie potem mieli zatwierdzoną regułę. Dlaczego? No bo w tym 1209 roku Innocenty III powiedział Franciszkowi: żyj tak, jak żyjesz. Dał mu zgodę. Ustną, ale dał mu zgodę. Ta zgoda ustna wystarczyła, żeby potem można było ją rozbudować w regułę zatwierdzoną już przez następcę Innocentego III. To jest jedna rzecz, więc życie ubogie, ewangeliczne, ale połączone z posłuszeństwem Kościołowi. To przekonanie: muszę żyć Ewangelią w Kościele, nie poza Kościołem, tylko w Kościele. I drugie to jest całe to jego ubóstwo w odniesieniu właśnie do Katarów, do Manichejczyków, czy do tych wszystkich, którzy mówili: trzeba być ubogim, bo to, co materialne, jest nieczyste, jest diabelskie, jest brudne. Dotykasz się tego wszystkiego, tego materialności, cielesności i przez to będziesz potępiony. A Franciszek był ubogi i, jak dobrze wiecie, napisał Pieśń Słoneczną. Ile razy myślę o Pieśni Słonecznej, tyle razy mi się przypomina Beethoven. Oczywiście Franciszek też, ale dlaczego Beethoven? Bo wiecie, że Beethoven komponował muzykę, będąc głuchym. To znaczy, że miał muzykę w sobie. Słyszał ją w sobie, a nie od orkiestry, tylko z wnętrza. Franciszek, jak pisał Pieśń Słoneczną, był właściwie niewidomy. To na pewno Franciszkanie mówią i mówili. Nie? Najstarszy portret Franciszka jest w kapturze. Nie? Chodził w kapturze, żeby nikt nie widział, że miał tu przypalane nerwy na skroniach. Bo próbowano leczyć tę jego ślepotę. Nie widzi, czemu nerwy pobudzić. Nie? Najlepiej rozpalonym żelazem to zadziała. Nie? Taki był poziom medycyny. Więc zakrywał te ślady po oparzeniu, zakrywał kapturem. Więc niewidomy człowiek pisze o tym, jak piękny jest stworzony świat. I potrafi o tym pisać no, w takim duchu kontemplacyjnym, bo tego się inaczej nie da powiedzieć, nie? To nie chodzi tylko, że mówi: bądź błogosławiony, Boże, za naszego brata Słońce, a naszą siostrę Wodę i naszą siostrę Matkę Ziemię. Nie, on potrafi powiedzieć dlaczego. Co takiego jest pięknego w wodzie? Woda jest piękna, bo jest pokorna. A ogień jest krzepki. I pisze to człowiek, który nie widzi ani wody, ani ognia. Nie dlatego rezygnuje z tego, co materialne, wybierając radykalne ubóstwo. Nie dlatego rezygnuje, że to, co materialne, jest złe.
Nie, jest dobre, jest cudowne, jest piękne, jest fantastyczne. Dlatego Bóg to stworzył, dlatego Bóg się wcielił, dlatego Bóg stworzył Kościół, który się posługuje tą pokorną wodą. I to jest dojrzałe rozumienie ubóstwa, nie heretyckie, nie manichejskie. Więc patrzcie w ten sposób na Franciszka i takiego się uczcie. To się strasznie przydacie w Kościele. Bo tu nie chodzi tylko o prywatną pobożność i o prywatny zachwyt nad świętym biedaczyną. Tylko chodzi o takie postawy, które budują Kościół. No to tyle wam chciałem powiedzieć. Na zakończenie dla niektórych, a na początek dla innych, zdaje się. Tak.